I witam w kolejnym odcinku Bitcoin Phoenix. Dzisiaj mamy 20 października, sobota. Zapraszam na audycję. Dzień dobry, krypto. No, w końcu sobota, także e, widzimy, że dotarliśmy w końcu do końca tygodnia i mam nadzieję, że dzisiaj będzie chill out. Czyli wszyscy dajemy sobie na luz. Tutaj mamy takie nowe opcje, które się pojawiły na kanale. W końcu dostaliśmy się na iTunes. Dzięki jednemu z naszych słuchaczy, subskrybentów. Tutaj on właśnie dodaje codziennie i na iTunes link do tego iTunesa macie tutaj wszystkie odcinki i będzie w opisie każdego filmu. Musicie sobie tylko przewinąć pod każdym filmem macie właśnie tutaj opis, wchodzicie na pokaż więcej i tu są właśnie te linki podane. Czyli jesteśmy na iTunesie, jeżeli ktoś z was ma iTunesa może oczywiście bez obrazu ściągnąć sobie Taki podcast. Drugim podcastem to jest Spreaker.com. Jeżeli ktoś ma Androida czy inne telefony, to też można ściągnąć bez internetu, naparzać, czy to w pracy, czy, czy gdziekolwiek, gdzie nie macie połączenia, i też jest to bez wideo, oczywiście. No i jesteśmy na BitTube. BitTube to jest zdecentralizowany YouTube, jakbyśmy coś za dużo powiedzieli, chociaż ja się wzbraniam często, ale mam nadzieję, że. BitTube, jeżeli ktoś jest na przykład na wakacjach w północnej Korei i jest tam blokada, no to pewnie na taki BitTube może sobie wejść. Jutro się widzimy oczywiście na podsumowaniu tygodnia. Dzisiaj zobaczymy, czy jeszcze zdążę tutaj dodać jedną audycję pomiędzy. Zobaczymy, czy to wrócę. Na pewno nie będzie dzień dobry, krypto, bo nie ma nigdy tyle wiadomości w sobotę, żeby jeszcze raz się pojawić. Więc no przejdźmy na coin paprykę, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Wciśnijmy tylko. Enter oczywiście i zobaczymy Market cap mamy 211 miliardów dolarów poszliśmy o 1,10% od wczoraj Bitcoin oscyluje w cenie 6545 dolarów i teraz możemy sobie sprawdzić te projekty które sobie najlepiej poradziły w ostatnich 24 godzinach z pierwszej dwusetki to jest BOWHEAD plus 434% tu coś możliwe że jest nie tak bo jest na zerowym miejscu GOLD BITCOIN 261,91% i Bitcoin Interest 34,47%. No i z pierwszej setki tu widzimy, że jest SALT na pierwszym miejscu, Basic Attention Token. Widzimy, że po tej właśnie wiadomości, że dodali ten nowy update, bardzo dobrze tutaj sobie poradzili. I ci, którzy sobie najgorzej poradzili w ostatnich 24 godzinach, to jest Mobile Go minus 20%, Vitae, minus 12% i QuarkChain, minus 10%. Procent. Spauzujcie sobie na spokojnie i zobaczycie yy, te reszty projektów. I przechodzimy na polską scenę YouTube'a w krypto. Oczywiście, jeżeli kogoś tutaj ważnego nie ma, dajcie znać na maila. Mail jest tutaj w banerze, jakby ktoś nie wiadomo gdzie szukał. Mamy Majka Satoshi'ego, w ostatnie 24 dodał. Reklama Crypto Energy Drink, wersja alfa. Tutaj troszeczkę na wesoło. I szpilki na Bitcoinie, odcinek czwarty z, z Sonią Targosz. Osobiście oglądałem ten film, ten odcinek i tam to ma audycję i bardzo polecam, bo tu możemy się dowiedzieć o tym, jakie kobiety mamy w świecie Bitcoina i tu prowadzi audycję z różnymi właśnie kobieta, także brawa Mike za tą audycję, bo przynajmniej wiem jakie kobiety są w blockchainie i, i polecam, szczerze polecam kolejna osoba, nie mam czasu tak naprawdę dla wszystkich youtuberów tutaj oglądać ale często sobie przyłączam pomiędzy różnymi youtuberami ciekawego, czasami sobie tutaj coś znajdę, Instytut Kryptografii wolumen na Bitcoiny, handel, pod newsy. piątek tradera, kolejnym takim youtuberem jest blog prezesa bitcoin, kryptowaluty akcje, surowce Przegląd rynków, zapowiedź nowej recenzji książki. No i Krypto Kamikaze dodał 10 dolarów od Uphold. Za rejestrację Świat się zmienia na naszych oczach XRP. I dalej mamy portfel Kowalskiego. Czy jesteśmy już zdecentralizowani? Kolejną osobą to jest Encyklopedia Kryptowalut SiaCoin. Coin. Jaka cena? Jaki portfel? Jakie giełdy? Crypto Masters dodał: Bill Gates współpracuje z Ripple. I na końcu mamy kryptoholika. Nie blockchain, nie dag, więc co? No widzicie ile Wstęp zazwyczaj trwa pomiędzy 4 a 5 minut, czyli ci, którzy się naprawdę spieszą i przychodzą tu tylko dla wiadomości, przewijamy sobie na spokojnie czwartą minutę do 5 minuty filmu. Jeżeli nie chcecie wiedzieć, co się dzieje po prostu i gdzie jeszcze jesteśmy, to zapraszam. Pamiętajcie, 4 minuty są do 5 na przygotowanie tutaj wstępu, więc mam nadzieję, że wiadomości wynagradzają ten czas oczekiwania. Let's get dive into the market. No, patrzymy, co tutaj się dzieje właśnie na markecie. No, i zaczniemy dzisiaj od XRP, bo prawdopodobnie XRP ma znowu kolejnego partnera. Okazało się tutaj w nocy, że społeczność blockchaina czy XRP nie śpi, i tutaj wyczaiło właśnie na Twitterze. Najpierw znaleźli taką ulotkę jednej z firm, która jest w Bahrajnie i nazywa się dokładnie Sadap App. I Sadap App jest wodzącym e, takim payment gateway, czyli bramką opłat, która operuje w Bahrainie. I na wielu platformach, e, w telefonach i kioskach jest dostępny w 750 lokacji, właśnie w Bahrainie. I mogą ludzie tam e, po prostu. Płacić za jakiś serwis za dokładnie 60 serwisów za pomocą właśnie tej maszyny. Spójrzmy, co tutaj, jak to tutaj wygląda, i widzimy właśnie tutaj, że Sadap App jest ponad 1000 lokacji w Bahrainie, nie tak jak wcześniej tu było napisane. Mają te punkty sprzedaży za pomocą takich prompterów czy urządzeń. I tu właśnie z prawej strony jest zaznaczone Blockchain Money Transfer Solution Ripple. Exrapid, Rapid. Więc wiemy, to jest potwierdzone, i można tutaj płacić za takie rzeczy jak elektryczność, wodę, internet, coś związanego z celami charytatywnymi, jak i insurance premium payments, czyli to są dokładnie ubezpieczenia. I oczywiście tu są jeszcze inne rzeczy do wszystkich tutaj nie będę dochodził. A druga firma, z którą też podpisali na rapidzie to jest Via Americas. I Via Americas to jest e, amerykańska firma, która przesyła international money transfer, czyli e, przesyła pieniądze za granicę. E, można też płacić jako rachunki i używać Top-up Services czyli dodawać jakieś serwisy w tysiącach lokacji w 78 6 tysiącach lokacji w 29 krajach więc bardzo też potężna firma więc widzimy że X robi swoje no i pewnie wszyscy fani X Rapid i XRP się ucieszyli bo prawie dwie minuty nie że straciliśmy ale poświęciliśmy tym razem na właśnie ten news. Pamiętajcie, że my tutaj dajemy informacje zewsząd, więc nie tylko tu się będzie XRP pojawiało. Szukam ostatnio informacji o Litecoinie, ale Litecoin nie daje żadnych informacji, bo też ktoś z komentarzy tutaj pisał, czy można coś powiedzieć, ale nie ma żadnych takich nowocześnień. Dobra, lecimy dalej z, z news Invest in Blockchain mówi o czterech krypto, które budują bardzo wartościową infrastrukturę. Sprzyjrzymy się właśnie z taką długoterminową celem i te projekty się nazywają Loom, Maker Stable DAI, Spank Chain i Swarm. Także dostaniecie linka i sobie na spokojnie tutaj właśnie poczytacie. Inves in Blockchain mówi też o tym, dlaczego powinniśmy uważać na IOST, czyli zostawię też linka na spokojnie sobie tutaj przeczytacie. Kolejny artykuł mówi o tym, że 9 kryptoeksperci, którzy by wybrali właśnie w kwartale czwartym 2018 roku. Mamy pierwszego tutaj. London Letter mówi o tym, że to będzie Civic Basic Attention Token, i maker DAO. Analityk krypto John Van Zwanenburg mówi o Bitcoinie, EOSie i IOCie. Kolejny analityk krypto i pisarz David Ola Rinonoye mówi o Binance Coin, żeby wybrał w kwartale czwartym. Kiris Benson, entrepreneur i e inwestor, wybrałby 0x. Kolejny tutaj omisego. Matthias founder of ICO, maker. I Daniel Frumkin. Skorum i Bitcoin Bene YouTuber by wybrał Cardano, Stellar, i Ethereum Classic i PolyMath. Jeszcze na końcu mamy Tomasa Alforta, Nimik i PayNim. Zostawię tego linka też do tej strony i na spokojnie będziecie mogli sobie tutaj kuknąć sami. I na reddicie możemy przeczytać naprawdę ciekawy artykuł. Jak jeden tutaj pan mówił, że dokładnie rok temu kupił pierwszego Bitcoina za 4800 dolarów. I on tutaj właśnie mówi o tym, że e, Poszło to wszystko do 20 tysięcy, ale nie żałuję, bo ma zawsze jednego bitcoina, tak jak miał rok temu, tylko cena się zmieniła, więc pamiętajcie, że rok temu byliśmy poniżej tej ceny jeszcze, którą mamy teraz, a były przecież jakie wielkie spadki, więc to jest taka perspektywa dla was, żebyście nie myśleli, że rok temu nie wiadomo jaka cena bitcoina była. Kolejną taką informacją to jest The Daily Hodl. Informują nas właśnie o kolejnych tutaj projektach i takim skrócie, co się wydarzy w kolejnych miesiącach. To będzie Bitcoin. Ripple, XRP, Ethereum, Tron, VeChain i Litecoin. Więc spójrzmy najpierw na Bitcoin. A więc Bitcoin, kryptoentuzjasta e, i e, Trader Josh Rompol właśnie utworzył wyśmienity post na Medium. W tym poście możemy przeczytać, e, wszystko tutaj jest kiedy, kiedy, kiedy Steve Woźniak, kiedy Fidelity, kiedy IBM, e, kiedy Jamie Diamond to Bitcoin, kiedy George Soros to Bitcoin zrobi to, kiedy Alibaba and IBM, kiedy Yale. E, więc tutaj e, podsumowując ten taki artykuł, wszystko tutaj mówi kiedy, kiedy, kiedy. I tutaj podsumowuję tym, że tak naprawdę trzeba trzymać i wierzyć w outside the box, czyli spoza boxu, spoza obszaru tych właśnie kiedy zapytań i wierzyć po prostu w cenę bitcoina. Wracamy do tego artykułu. No i tutaj się mówi właśnie, że od Baktu do Fidelity Steve Woźniak i IBM and Goldman Sachs powiedział właśnie sarkastycznie, że to nie zależy od tego kiedy, tylko żeby myśleć spoza właśnie tych wartości zapytań. Drugim takim tutaj projektem jest Ethereum. Ethereum, tutaj czekamy na ten ton pol bardziej Konstantynopol i będzie wiemy że już teraz opóźni się do 2019 roku i ten właśnie update forka zmieni jeszcze w, e, mniejszą cenę za transakcję i będzie lepsza e, wydajność tego całego systemu. Potem mamy Ripple and XRP, to, o którym też tutaj mówią. No i mówią o tym, że XRP jest teraz e, tak naprawdę na żywo dostępny w Crypto Exchange Coinbase, czyli na giełdzie Coinbase nie trzeba płacić żadnych opłat za wykorzystanie tego XRP na tej giełdzie. No i też mówiąc o tym, że XRP jest sparowany z Bitcoinem i z Tetherem, więc no to tutaj też daje takie o, Litecoin się pojawił w końcu, więc Litecoin właśnie czeka na zmniejszenie ceny za każdą transakcję, jak tutaj widzimy, o 10 razy przy następnym releasie, właśnie czyli przy następnym update'cie i w medium mieliśmy artykuł o tym, że w tym momencie transakcja za kilobajt to jest 0,001 do 0,05, a wkrótce już będzie od 0,301, czyli o 10 dodane za 1 kilobajt wysłany, więc to może naprawdę dać dużo. No Tron test tutaj jest wymieniony, że będzie miał już niedługo. Oficjalna ich karta, payment card, która jest tutaj właśnie narysowana z tym QR code, że będzie w beta mode i będziemy już niedługo ją widzieć. I będzie można ją używać w wszystkich sklepach, które będą akceptowały TRX i tą opcję będą mogły mieć te sklepy ówcześnie instalując Cloverpoint Point. Save of system, czyli będą musieli najpierw zaupdateować swoje systemy płatności w tych sklepach, i wtedy będą mogli akceptować właśnie tego trona. Ta karta również może być portfelem dla Tron Tokens, czyli no, multifunkcjonalność właśnie tej karty. VeChain tutaj mówił o tym ostatnio, że wchodzi w partnerstwo z DNW GL. O tym też mówiliśmy, więc, no, i tu był właśnie. Na konferencji razem z królem Norwegii i królową, więc no jest tutaj w takich mediach. I digital ecosystem, czyli ten cyfrowy ekosystem, leverage the VeChain Thorn Blockchain and Internet of Things. Czyli będzie właśnie wprowadzał tutaj VeChain for na IoT Technology. Czyli brawo za kolejne tutaj. E, także podsumowaliśmy delikatnie z tego e, tutaj czasopisma, co takie e, wymienione tutaj oczywiście e, Projekty wznoszą w przyszłości. Bitcoin.com informuje nas o tym, że jubiler z Ameryki, Mark Jewelers, właśnie zaczął akceptować Bitcoin Cash. I dlaczego zaczął akceptować tutaj, jest jednym z tych powodów, jest opłata, która w normalnych kartach, normalnym Fiacie wynosi go 3,5% od każdej transakcji. A jeżeli będzie brał płatności jako Bitcoin Cash, to będzie to około dolara. Za każdą płatność bez względu na wartość tej opłaty. Więc kolejna taka widzicie implementacja tym razem Bitcoin Cash. Ambekrypto informuje nas o tym gdzie może być wykorzystywany również blockchain. Mowa tutaj o dronach więc widzimy jak tutaj się to rozwija i takie badania przeprowadzone przez Gartner mówi o tym że w kolejnych paru latach podwoi się tak naprawdę wykorzystywanie dronów z do 6, 6 bilionów czyli 6 miliardów do 11,2 miliarda dolarów Amber Crypto mówi również o tym co Tony Weiss jeden z analityków, który tutaj Używa sekwencyjnego wykresów do, do przewidzenia ceny bitcoina, i tutaj właśnie poda takie trzy rzeczy, i ta trzecia rzecz powoduje, już czytamy sobie najpierw o pierwszej rzeczy powiedział, że nie można skonfiskować Bit bitcoina. Jeżeli tylko uważasz na swój prywatny klucz, no to jest odporny na cenzurę, odporny na wartość transferu. Nie ma pomiędzy tymi transferami jakiegoś środkowego gracza, który by pobierał za to opłaty, i ma niezmienną od wielu lat politykę no, pieniężną, więc to jest jedna z tych rzeczy, i druga, o której tutaj mówi, Bitcoin może nie jest najszybszy, może nie jest najtańszy, może nie jest prywatny, ale w tym chwili to jest to. Co ludzie wkładają największe zaufanie i mają największą pewność właśnie do Bitcoina w tym momencie. I nawet jak zmienią z jednego blockchaina na drugi blockchain, i potem na jeszcze inny, to tak naprawdę jaka jest cena tych innych blockchainów, jeżeli można tak łatwo je zamienić? I tutaj. Te dwie rzeczy działają tylko dlatego, że na końcu powiedział Satoshi właśnie przy utworzeniu Bitcoina zrobił jedno megowy blok limit, czyli limit jedno megowego. Bloku. I wszystko powyżej jednego tego megabajt, blok. No to e, powoduje, że e, nie te pierwsze dwie rzeczy nie byłyby tak ważne. E, dlatego, no brawa dla Tony Weiss, bo on tutaj ma bardzo dużo. On jest Bitcoin maksymalistą ogólnie i często mówi właśnie w takich e, kolorach o Bitcoinie. NEM właśnie podpisał taką umowę partnerską z Arabią Saudyjską i będą tam właśnie e, współpracowali nad wprowadzeniem blockchaina i takiej konsultacji do ministrów, tam, którzy urzędują właśnie w Arabii Saudyjskiej i wymienią się ważnymi informacjami, wiedzą i e, tymczasowymi update'ami w blockchainie. Także brawa NEM. Cointelegraph mówi o tym, że Gibraltar, rząd właśnie tego państwa będzie tutaj tworzył takie grupy wsparcia, żeby bardziej jeszcze rozwijać tą technologię blockchain i będą wydawać takie kursy doedukujące, można powiedzieć, ludność w Gibraltarze. Teraz zobaczycie, jak szybkość prowadzącego się zmienia, jak coś jest po polsku i nie musi tłumaczyć na żywo z angielskiego na polski. To jest właśnie ta różnica, gdybym miał więcej czasu, bym przygotowywał to wszystko wcześniej i byście mieli dużo szybsze te wiadomości, jeżeli nie muszę tłumaczyć, ale bitcoin.pl.org mówi o tym, że Ledger poinformował, że sprzedał 1,3 miliona sprzętowych portfeli kryptowalutowych. Ledger, jeden z największych na świecie producentów portfeli sprzętowych, sprzedał już ponad 1,3 miliona urządzeń, ujawniła firma w poście na blogu. Portfele sprzętowe Ledger są najbardziej popularne na świecie. Konkurencja w tym sektorze nadal ogranicza się do garstki producentów, z których pozostaje najbardziej wyróżniający się Trezor. I Oficjalne statystyki sugerują, że Trezor zdoła sprzedać około 800 tysięcy portfeli na całym świecie do stycznia 2018 roku. Tymczasem Ledger niedawno zaczął sprzedawać portfel Nano S na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Dyrektor generalny Eric Lavrieux zauważył, że portfele sprzętowe powinny być zarówno bezpieczne jak i wygodne w użyciu. Uważa on, że to dzięki tym cechom Ledger jest najpopularniejszy. Portfele sprzętowe są wygodne, niedrogie. Przenośne i zabezpieczone przez papierowy portfel, umożliwiając łatwe odzyskanie w przypadku utraty. Także resztę możecie sobie przeczytać na bitcoin.pl. Fajny artykuł. Dziękuję. No i kolejnym takim artykułem to jest Cointelegraph, mówi o tym, że Rosja właśnie usunęła z, bo byli tutaj zainteresowani bitcoinem i wykopaniem bitcoina w swoim rocznym zestawieniu kosztowności, na co Rosja jako państwo powinna wydać swoje pieniądze, no ale ostatnio po prostu wyedytowali to, czyli. Usunęli to mocy, bo wiemy, jaki jest sentyment do kopania pewnie w tym, w tym roku, więc na razie nie będą tego wdrażać. CCN mówi o tym, że woźniacki tenisiska będzie pierwszą tenisiską na świecie, albo nawet pierwszą kobietą która w sporcie się udziela i spersonalizuje siebie w kryptotokenie. W tym momencie ta tenisiska jest na drugim miejscu. No i tu wiemy, że prawdopodobnie jej token będzie miał symbol The Acclaim Token. Nie wiadomo, czy to będzie właśnie jej symbol, czy to jest symbol całej tej firmy, która się zajmuje i te początki ACM. To są do tylko celebrytów zaznaczone, więc celebryci będą mieli takie ACM w symbolu, i będzie od razu wiadomo, że to jest stokanizowany celebryta. CCN informuje również o tym, że jeżeli twój bitcoin Został ukradziony, masz tylko 20% szansy, że go kiedykolwiek dostaniesz z powrotem. Ja już tutaj będę streszał się troszeczkę, bo już mam ponad 21 minut, więc skopiuję ten tekst i sobie nam spokojnie poczytać. I już ostatnia wiadomość na dzisiaj to jest kryptonews.pl. Zobaczyłem, że Nordea, największy bank w Skandynawii, jest podejrzany o udział w wielkim międzynarodowym skandalu związanym z praniem brudnych pieniędzy. Tylko dlatego to czytam, bo chciałem jeszcze coś dodać tutaj. Jest to po polsku, więc zobaczymy, na ile pieniędzy Mieli Tą informację wczoraj, przez prawie 4 lata ekipa oszustów z Belize w Ameryce Środkowej najprawdopodobniej wyprała około 322 miliony koron norweskich, 39 milionów dolarów na rachunkach bankowych w Nordei. Założona w 1820 roku, Nordea ma obecnie 300 banków z oddziałami i filiami i przedstawicielami w 17 krajach. Według jego strony internetowej, bank twierdzi, że ma 1,7 miliona klientów w Danii, 2,8 miliona w Finlandii, 0,9 miliona w Norwegii, 4,2 miliona w Szwecji. Nordea a to największa grupa usług finansowych w Skandynawii, jeden z największych banków w Europie. Resztę możecie sobie przeczytać na crypto.news.pl. Ja tylko chcę tutaj dodać jedno: jeżeli bank, oczywiście on najpierw mówił, że w styczniu, że nie należy inwestować w Bitcoina, to jest e, scam, to jest e, po prostu pranie brudnych pieniędzy. Bitcoina się wykorzystuje tylko do narkotyków i innych rzeczy, i jeżeli ktoś z ich pracowników będzie tradował Bitcoinem, to będzie natychmiastowo zwolniony. No i widzicie teraz, co się wydarzyło. Karma można powiedzieć, że wraca do samego siebie, ale do czego tutaj dążę? Jedno zdanie na sam koniec. Dlaczego, jeżeli ja zwykły Obywatel idzie do więzienia, jeżeli bym ukradł milion dolarów, jeżeli bym wyprał milion dolarów, jeżeli cokolwiek bym dostał 20, 30, 50 lat, dlaczego takie instytucje, takie banki nagle się okazuje, że CEO po prostu odchodzi, rezygnuje z funkcji, za chwilę dostanie ciekawą, fajną pracę w innym banku i nic się nie dzieje. Nordea zapłaci tylko e, oczywiście e, opłatę, czyli jakąś karę pieniężną, no i tyle. I, i Jaka tu jest, powiedzcie mi, sprawiedliwość? Z tym takim zdaniem was zostawię na końcu i już dziękuję za dzisiaj. Dzisiaj już się nie pojawię na pewno, bo po prostu mamy tutaj dużo do zrobienia. Także zostawiam was z tym zdaniem samym. Musicie, żeby mieć sprawiedliwość, to musicie po prostu znaleźć pewnie bitcoina lub inne swoje ulubione krypto, a na koniec zostańcie z bitcoinem.